Kilkanaście minut ulewy, a podwórka i piwnice domów w Ściborzycach Wielkich koło Kietrza toną w wodzie. W ciągu ostatniego roku aż 8 razy, ostatnio po intensywnych deszczach dwukrotnie. Straty w infrastrukturze drogowej oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Mieszkańcy mają dość i po raz kolejny proszą władze o pomoc w rozwiązaniu problemu. Karolina Woldan-Kośniewska. W tej miejscowości takie właśnie błoto spływało główną ulicą tej wioski. Mieszkańcy od kilku tygodni tak naprawdę są przygotowani na to, że każda ulewa zamienia tutaj tą główną ulicę Rwący Potok. Każdy deszcz, większy deszcz, jeżeli jest tak 20 minut ulewy, deszczu zwykłego 20 minut wystarczy i woda zbiera się tam na polach. Tam obok nas. I was zalewa, tak? Zalewa, po prostu spływa z pól, woda z błotem płynie drogą. Z nami również pan sołtys. Panie sołtysie, jakie są te prawdziwe zniszczenia rolne? No to jest około hektara buraków, jest zniszczone, jest całkowicie zamulone, nie do odzyskania i około też hektara pszenicy, które jest nie do odzyskania, no i popodmywana kukurydza. Także myślę, że to już jest praktycznie nie do zebrania w tym roku z pól. Wszystkiemu winne deszcze, te nagłe ulewy. Z nami również jest burmistrz, zastępca burmistrza gminy Kietrz. Czy infrastruktura ucierpiała? Sytuacja jest oczywiście bardzo kryzysowa, infrastruktura bardzo ucierpiała, nie tylko w Ściborzycach, też w pozostałych miejscowościach, które są w gminie Kietrz. Zjeżdżając do Ściborzyc widzimy praktycznie, że praktycznie pola graniczą tutaj z drogami, tak? Nie ma żadnych rowów, nie ma melioracji. Jeden rów, który znajduje się tutaj w dole, no niestety nie jest w stanie pomieścić takiej ilości wody. Trudna sytuacja faktycznie dla mieszkańców. Pani Ania ma problem również niemalże z dotarciem do mieszkania, bo wszędzie na podwórku taka glina. Tak, to prawda. Jest taka glina i cały czas, kiedy tylko deszcz pada, zawsze mam podwórko zalane, piwnica zalana. Z tym to trzeba zrobić, tylko powykopywać te rowy, co są zasypane i wtedy może będzie jakieś rozwiązanie. A tak to będziemy mieli cały czas taką sytuację, jaka jest. Rozwiązania szukają mieszkańcy, rozwiązania szukają władze. Wojewoda również obiecał pomoc. W ubiegłym tygodniu zostały tutaj przywiezione kolejne worki przeciwpowodziowe wypełnione piaskiem, no ale to jest oczywiście chwilowa, doraźna pomoc. Natomiast szacowanie strat ciągle jeszcze trwa. Wielokrotnie.